teraz słuchajcie, czas, bo to jest taki model, wobec którego będziemy pracować, wobec którego będzie toczyć ćwiczenie. Historyjka, która zaraz się ukaże na ekranie, dotyczy następującej sytuacji. Otóż jest klasa, która ma wyjechać na 6-dniową wycieczkę. I są dwie grupy, dwie propozycje. Jedna propozycja mówi, żeby wyjechać nad morze. Nad morze tam jest dużo takich terenów sportowych, rekreacyjnych. Można grać w piłkę, chodzić na dyskoteki, na dyskorolkach, rolkach. To jest takie aktywne spędzenie czasu. Druga propozycja to jest wyjazdu w góry. W góry, gdzie można sobie bardzo ciekawe wycieczki, poznawać muzea, przyrodę, odwiedzić skansę, dokonać wytopu rudy żelaza w piecu z XIII wieku. Taka jest propozycja. I nauczyciel w klasie powiedział, że jemu jest wszystko jedno, gdzie z klasą pojedzie na wycieczkę, tylko prosi klasę o to, żeby ona podjęła wspólną decyzję, gdzie chce wyjechać. Jeżeli taka decyzja nie będzie podjęta, to nie będzie wycieczki. Jesteście już podzieleni na grupy, na 10 grup. Za chwilę osoby, które będą z wami, starsi koledzy będą z wami pracować, dokonają dalszego podziału na zasadzie losowania wyboru na dwie kolejne grupy. I w tych grupach zamienicie się w jedną grupę, która będzie chciała wyjechać nad morze i w jedną grupę, która będzie chciała wyjechać w góry. I waszym zadaniem w grupach jest przejście wszystkich tych kroków, to znaczy ustalenie reguł, nazwanie interesów, sformułowanie problemu i podjęcie decyzji. Jak to zrobicie, na jakiej zasadzie, to już pozostawiam wam w grupach i myślę, że za około pół godziny poprosimy was o podanie.